Cześć, nazywam się Iwona. Lightroom Classic to nie tylko edytor plików RAW, to również narzędzie do organizacji fotografii, na przykład pod względem tematu, daty, jakości i innych kryteriów, które możesz samodzielnie określić. Z tego filmu dowiesz się, jak tworzyć kolekcje inteligentne, które w znacznym stopniu ułatwią Ci wyszukiwanie konkretnego zdjęcia. Zapraszam. Organizację fotografii warto zacząć od nadania opisów w zakładce biblioteki metadata i wprowadzenia słów kluczowych. W panelu Library mamy zakładkę keywording i metadata. Będziemy ich teraz używać. Pierwszym keywording, czyli słowa kluczowe, będziemy dodawać słowa, które opisują zdjęcie i pozwolą później łatwo wyszukiwać zdjęcia na podstawie właśnie tych słów kluczowych. Spójrzcie tutaj, na tej miniaturze widnieje taka ikona, tutaj również, tutaj już jej nie ma. Ta ikona informuje użytkownika, że te zdjęcia mają już dodane słowa kluczowe. Sprawdźmy, czy rzeczywiście takie słowa są. Otwieramy tą strzałką keywording i widzimy, że tutaj w tym polu mamy wpisane słowa kluczowe. Poniżej jest tabela, która podpowiada dodatkowe określenia. Na przykład studio, zwierzęta. Klikam i one wskakują tutaj na tę listę słów kluczowych. Powiedzmy, że słowa kluczowe mamy już dodane. Przejdźmy do metadaty. W metadacie mamy listę. Plik, nazwa pliku, folder źródłowy, tytuł. Tutaj tytuł jest Kocięta Rex Inc. Dalej mamy opis i tutaj mamy prawa autorskie, twórca zdjęcia, ocena zdjęcia, capture date to jest data powstania fotografii, rozdzielczość w pikselach. Tę listę można oczywiście rozbudować, wystarczy wcisnąć ten oto tutaj przycisk i wyświetla nam się lista dodatkowych informacji, które będą nam się tutaj w tym panelu wyświetlały. Informacje podstawowe, informacje o aparacie. Te, które są tutaj zaznaczone, mamy widoczne tutaj po prawej stronie. I teraz sobie coś dodajmy. No, co by to było? Kamera i obiektyw. Na przykład to. I robimy dom. I wskoczyła nam informacja o aparacie i obiektywie, którym zostało wykonane to zdjęcie. Mamy tutaj grupę zdjęć, która jest bardzo podobna. I czy każde musimy żmudnie opisywać, tak jak to pierwsze? Nie. Wystarczy, że z tego pierwszego zdjęcia przeniesiemy opis na pozostałe, które mają podobną tematykę, a nawet tę samą. Czyli mam zaznaczone pierwsze zdjęcie, znajduję ostatnie z tej grupy, wciskam Shift i zaznaczam ostatnie zdjęcie tej grupy. Mam zaznaczone fotografie, które będą poddane temu samemu opisowi, które nadaliśmy pierwszemu zdjęciu. Wciskamy synchronizacja metadaty. Pamiętajcie, tutaj są dwa podobne przyciski. Używacie tego tutaj po lewej stronie. Ten synchronizuje wszystkie ustawienia edycyjne. My potrzebujemy synchronizować metadatę. Wciskamy. Mamy listę. Tutaj, gdzie mamy zaznaczone ptaszkiem, informacje zostaną przekopiowane na kolejne zdjęcia. Tutaj jeszcze zaznaczymy tutaj, żeby nam wszedł kreator, czyli twórca zdjęcia.
i wciskamy synchronizację. Zdjęcia zostały opisane jednym czy no, kilkoma kliknięciami, a nie żmudnym opisywaniem każdego pliku po kolei. Widzicie, metadata jest dodana. No tutaj sobie sprawdzimy, czy rzeczywiście, no tak, to zdjęcie. Wskoczył opis, wskoczył. Słowa kluczowe wskoczyły, wskoczyły. Opisaliśmy zdjęcia. Zobaczymy teraz, jakie program Lightroom Classic daje możliwości katalogowania plików foto. Przejdźmy na lewą stronę interfejsu. Pierwsze od góry to katalogi. W tej zakładce mamy 4 pozycje. Wszystkie fotografie zaimportowane do programu, wszystkie zsynchronizowane pliki z Lightroomem, na przykład na tablecie czy telefonie, Quick Collection, katalog, do którego można wrzucać pliki, które będziesz chciał wykorzystać do bieżącej obróbki, wyselekcjonować do druku czy publikacji w necie. W jaki sposób dodajemy pliki do Quick Collection? Miniatura podglądu fotografii w prawym górnym rogu ma ikonę kółka. Kiedy wciśniemy kółko, zmienia się z jasnego na grafitowe, co informuje użytkownika, że plik został dodany do szybkiej kolekcji. Możemy również użyć skrótu klawiaturowego B. W ten sam sposób usuwamy pliki z tego katalogu. W czwartej zakładce katalogów mamy zgrupowane ostatnio importowane pliki. Od katalogów przechodzimy do folderów. Rozwijamy. Mamy tu foldery źródłowe zaimportowanych plików. W moim przypadku są to foldery dysku D, na którym przechowuję pliki fotograficzne i z którego importuję je do programu Lightroom Classic. Idziemy dalej i mamy kolekcję. Pierwsze to kolekcje synchronizowane z Lightroom. Drugi zestaw to Smart Collections, które są tworzone na podstawie reguł, na przykład z metadata, ocen gwiazdkami, kolorami czy oflagowaniem. Przykładowe kolekcje to wszystkie pliki oznaczone kolorem czerwonym, oznaczone 5 gwiazdkami, wykonane w ciągu ostatniego miesiąca, ostatnio modyfikowane, pliki wideo, pliki bez opisu słowami kluczowymi. Jak tworzymy Smart Collections? Po prawej stronie na listwie jest ikona plus. Z rozwijalnej listy wybieramy Utwórz kolekcja inteligentna. Ustalamy nazwę kolekcji. Znacznik przy poleceniu wewnątrz zestawu kolekcji zostawiamy. Teraz przechodzimy do ustalenia reguły. Rozwijamy listę z kategoriami, szukamy inne metadaty i słowa kluczowe. W kolejnym oknie wybieramy zawiera i wpisujemy słowo kluczowe, na przykład Mazowsze. Zatwierdzamy przyciskiem Utwórz. Teraz wszystkie pliki posiadające słowo kluczowe Mazowsze znajdą się w nowo utworzonej Smart Collections. Aby usunąć nieużywaną kolekcję, wystarczy na nią najechać, użyć ikony minus. Należy pamiętać, że usunięcie kolekcji czy pojedynczych fotografii wewnątrz kolekcji nie usuwa ich z samego Lightroom i znajdziecie je albo w katalogu wszystkie zdjęcia, albo po prostu w folderze, z którego je zaimportowaliście. Program daje też możliwość utworzenia prostych kolekcji bez bawienia się w tworzenie reguł. Do tej prostej kolekcji dodajemy fotografie przez zwykłe przeciągnij i upuść. Na mojej liście są 2 takie kolekcje. Kulinarne i studio. Zwróćcie uwagę na ikonę przy kolekcji studio. Informuje ona użytkownika, że dana kolekcja jest synchronizowana z Lightroom. Jak synchronizować kolekcję?
Kliknij na pasku prawym przyciskiem myszy i z rozwijalnej listy wybierz synchronizacja z Lightroom. W ten sam sposób wyłączamy synchronizację. Na samej górze listy mam polecenie Utwórz kolekcję. Klikamy na niej i tworzymy nową kolekcję, na przykład krajobrazy. Wewnątrz zestawu kolekcji zostawiamy niezaznaczone. Uwzględnij wybrane, zostaw zaznaczone, jeśli już w programie zaznaczyłeś zdjęcia, które mają się znaleźć w kolekcji. Utwórz nowe kopie wirtualne, zostawiam niezaznaczone. Jeśli nie zaznaczyłeś fotografii, które chcesz umieścić w nowej kolekcji, tak jak ja w tej chwili, możesz odznaczyć to polecenie. Ustaw kolekcję docelową, na razie zostawiamy niezaznaczone. Jeśli chcesz, by kolekcja była synchronizowana z Twoim Lightroom na urządzeniach mobilnych, to zaznacz tę opcję. Wciśnij Utwórz i masz gotową kolekcję. Moja jest pusta. Teraz wystarczy zaznaczyć grupę fotografii, które chcę umieścić w tej kolekcji, kliknąć wewnątrz miniatury i przeciągnąć. Tak przygotowaną kolekcję można stale wzbogacać o kolejne fotografie. Kolekcje tematyczne na pewno ułatwią wyszukiwanie fotografii w kilkutysięcznych zbiorach zdjęć. I w ten oto sposób, krok po kroku, można katalogować, sortować, układać swoje fotografie. Będziesz mieć łatwy dostęp do konkretnych tematów zdjęć. Mam nadzieję, że mój film pomógł Ci poznać temat organizacji plików w programie Lightroom Classic. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne filmy. Do usłyszenia.